Witam serdecznie, drogie rybcie. Z tej strony wróżka Kalina. Rozłożę dla Was horoskop noworoczny, jak będzie wyglądał w energii 2023 u Was. Także zaczynamy, oczyszczamy energię. Również chciałam zaprosić do wróżb indywidualnych, horoskopów indywidualnych, oczyszczeń energetycznych i zachęcam do zakupu talizmanu ochronnego od złej energii, również żeby Wam się dobrze wiodło w miłości, finansach czy zdrowiu. Także odcinam karmy rodowe, pokoleniowe. Dobrze, zaczynamy. Niech mój Archanioł Stróż połączy się z energią ryb 2023. Jaki to będzie czas? Mówi mi słowo huczny. Rok 2023 dla ryb. Błogosław swoje serce, sieni po emocjonalne, duchowe wsparcie, aby uzdrowić, zreperować własne serce. Czyli rybki w 2023 muszą też zadbać tutaj o siebie, jak i również energetycznie, tak i duchowo, zdrowotnie. To, co ich przygnębia, przytłacza na sercu, potrzebuje w 2023 uwolnienia, nabrania tempa, aby różne sprawy potoczyły się tak, jak no byście chcieli. Też jest to taki moment na spełnienie swoich marzeń, jak i również będziecie mieć dużo oczekiwań od tego roku. Może nie wszystkie tutaj marzenia się spełnią, ale musicie działać, angażować się i jakoś tak los odpowiednio wszystko w czasie dokona, że powoli zacznie się to realizować w Waszym życiu, tak? Dobrze, no i teraz horoskop na 2023, miłość, single, stałych związkach, finanse, zdrowie. Rozkład na 12 miesięcy. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. No i dajcie mi chwileczkę tutaj się skupić, wejść energię. Na początku single w miłości. Rok 2023 w styczniu zacznie się bardzo, tak bym powiedziała, dla singli trochę romantycznie, trochę przez flirt i uwodzenie. Ktoś będzie usilnie chciał w styczniu, żebyście zwrócili na tą osobę uwagę. Będziecie się jednak czegoś bać tej osobie. Może będziecie odczuwać jego energetykę, partnerki lub partnera, tak, który będzie się chciał zbliżyć. Nie do końca może to będzie uczciwa osoba wobec Was. Trochę na bazie flirtu i wykorzystania trochę kogoś po swoje różne tam sytuacje, także uważajcie. W lutym już troszeczkę energia się unormuje, ale będziecie mieć jakieś spotkania, tylko na przykład ja to tak widzę w pracy, w szkole, na studiach, gdzieś w Waszym otoczeniu. Mogą to być takie spotkania służbowe i będziecie tak oboje dumni swojej osoby, że każdy z Was będzie patrzył w inną stronę, tak jak na tej karcie sprawiedliwości. I nie do końca będziecie zwracać na siebie uwagę. W marcu
Już jest dosyć fajnie u singli. Możecie spotkać w marcu właśnie jakąś fajną osobę do związku lub do takiej relacji, jaką sobie tam marzycie w głębi serca. W kwietniu, jeżeli ktoś tutaj nie zapozna fajnej osoby z rybek, no to kwiecień będzie to taki czas flirtów, spotykania się. Raz tutaj tą osobę, raz kolejno będziecie poznawać. W maju, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Ja bym powiedziała, że jest taka energia u singli, trochę samotności, możecie się nie dogadywać z ludźmi, których poznacie na swojej drodze. W lipcu możecie myśleć o jakimś też wyjeździe albo w podążaniach tutaj ku swoim marzeniom. W sierpniu też jest jakieś takie osamotnienie, także dużo się będzie działo, mówię, od stycznia waszej energii do kwietnia i tu niektórzy z was w marcu mogą kogoś fajnego poznać, ale mówię już tu od maja do sierpnia coś jest nie tak, nie będziecie mieć głowy na spotykania się, flirty. Także jacyś ludzie będą nieprzychylni wokół was i dacie sobie spokój, będziecie mieć swoje kłopoty na głowie, rybcie, single, także wykorzystajcie energię od stycznia do kwietnia maksymalnie na poznanie danej osoby. Jak chcecie stały związek albo pobawić się, no to też ten czas będzie dla was ok. Wchodząc dalej, tak, sierpień, wrzesień teraz mamy. Wrzesień jeszcze wasze serce jest jakby puste. Szczerze, tak naprawdę do końca, no jest tak, wrzesień, październik, listopad, jesteście we wrześniu na pewno w grupie osób, tak, ale jako serce wasze jest samotne, puste, w październiku może być jakieś spotkanie, ale wasze drogi będą rozproszone, każdy ma inną linię i prawdopodobnie nie będzie to czymś oczekującym. Nie skończy się, tylko po prostu każdy pójdzie w swoją stronę, pomimo jakiejś tam przyjaźni czy więzi. I listopad, serce puste, grudzień. Pofruniecie swoje marzenia, jest dużo plotek wokół was, różnych przelotnych znajomości w grudniu. Także no, najbardziej wychodzi pomyślnie marzec u singli, a wszelakie randkowania od stycznia do kwietnia. I tak tu energia wskazuje. Dobra, przechodzimy teraz w stały związek, rybcie. Tutaj styczeń i luty. Będą jakieś inne kłopoty, gdzie wasz partner nie będzie miał, czy partnerka, dużo czasu na pokazywanie uczuć. Czasem możecie się i nie dogadywać, każdy patrzy w swoją stronę. Będziecie się czegoś w ogóle, rybcie, w stałym związku obawiali. Tak jakby partner chciał coś, a wy wiecie, że coś będzie nie tak i obawiacie się w jakiejś decyzyjności, tak? Natomiast mówię, w lutym już jest trochę między wami harmonia, ale jednak każdy patrzy w swoją stronę, bo macie jakieś swoje odrębne kłopoty. W marcu już jest stabilnie w związku, jest więź, powrót uczucia, taka stabilizacja, tak? Że partner nie będzie miał, czy partnerka, dużo na głowie i wy, i będziecie się mogli razem cieszyć. Też są tutaj sytuacje rodzinne, jakaś taka, nie wiem, fajna pomyślna wiadomość może być w marcu dla rybek, w sensie rodzinnym, czy może jakieś uroczystości, czy radość czegoś. Wchodząc dalej, kwiecień, maj, tak, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, ja bym powiedziała, że rybki pochopnie mogą coś podejmować, jakąś decyzję i jest troszeczkę kłótnia między partnerami, nie wiem, jest jakieś niedogadanie się, osamotnienie, tęsknota za czymś, być może w uczuciach od kwietnia do sierpnia.
walka z jakimiś kłopotami, przeciwnościami losu. Od września, natomiast jesień, wrzesień, październik, listopad, ja to tak odczuwam, że rybki no w sercu mają takie oziemnienie z jakiegoś powodu, energia między partnerami jest rozproszona, też tutaj rybka w tą myśli, partner czy partnerka w tamtą stronę. Tutaj jest chęć zmiany na jesień, między jesienią a zimą, chęć zmiany w czymś. Uleganie ludzkim wpływom między listopadem a grudniem, także uważajcie na uleganie ludzkim wpływom. Dobrze, przechodzimy teraz, rybcie, do kwestii finansowo-zawodowych. W styczniu będzie Was coś kusić, żeby pójść naprzód, ale jednocześnie będzie tutaj obawa, że nie poradzicie sobie, że jest to zła droga. Natomiast w lutym są sprawy urzędowe. Będziecie trochę musieli swój budżet jakby uściślić albo kontrolować, na ile będziecie sobie mogli pozwolić. Też bym powiedziała, wyrównanie pewnych spraw finansowych, zawodowych. Być może tutaj w lutym pojawi się jakaś furtka na podpisanie czegoś, pójście na wyższe stanowisko, zdanie jakiegoś kursu, czy w szkole jakiegoś przedmiotu, zaliczenie, zdanie prawo jazdy. Tutaj są takie wszystkie w lutym fajne sytuacje, gdzie będziecie mogli coś podpisać, gdzie dobrze się coś zakończy, jakaś transakcja, umowa, wszystko w co wejdziecie, zainwestujecie, w lutym jest tutaj fajnie i tak samo w energii marca. Luty i marzec jest dla rybek bardzo pomyślny, finansowo-zawodowy lub do dokonania jakiegoś nowego przedsięwzięcia, etapu w swoim życiu. Przepraszam, oby na zdrowie. W swoim życiu, tak, czyli tutaj będziecie też chcieli coś zrealizować siebie samych, luty, marzec. Natomiast już chodząc dalej, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, tu są pewne przeciwności. Będziecie spotykać ludzi, którzy będą tacy trochę nieprzychylni, będą się wtrącać, narzucać Wam coś. Będą kłótnie w pracy, czy tam, gdzie jesteście, w środowisku. Nie ma tutaj dogadania się, mimo tego, bo wasza osoba jest osamotniona, musi sama działać, podejmować decyzje. Od kwietnia do sierpnia mogą niektóre rybki nawet na wakacjach, czyli to marzec, kwiecień, maj, czerwiec, w lipcu możecie chcieć zmienić na przykład pracę, otoczenie. U niektórych rybek jest wyjazd, zastanawianie się nad podjęciem jakiejś decyzji. Tak naprawdę dokonanie tego wyjazdu albo będzie u rybek w lipcu i zmiana, lub w listopadzie, tak, dobrze mówię, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. W październiku, lipiec i październik, tutaj mogą być jakieś wyjazdy lub zmiany w Waszym życiu, tak? Jakieś przeprowadzki, zmiany pracy, pójście w nowe środowisko, podjęcie się czegoś. Ogólnie ten cały rok finansowo-zawodowy u rybek będzie taki pół na pół. Trochę będzie plusów i minusów. Taka przeciwwaga jak na karcie sprawiedliwości finansowa. Czyli 50% jest dobrze, 50% jesteście niezadowoleni z tego roku finansowo-zawodowy.
I tutaj no, rybki muszą uważać też na plotki innych ludzi w grudniu i tak jakby ktoś zamęt w grudniu robił wam finansowo-zawodowy z otoczenia, tak? Jakieś takie zawirowania. Raczej liczcie na siebie, bym powiedziała, od kwietnia do końca roku, bo tutaj inni ludzie coś tacy dziwni będą wobec was, natomiast luty i marzec to jest fajny do podejmowania czegoś nowego, zmian. Pewne transakcje też tutaj wam mogą się ułożyć, także luty, marzec pomyślny. Dobrze, wracając do zdrowia, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że jakbyście coś zdawali, no to luty, marzec jest dobry, a koniec roku, pomimo różnych przeszkód, jakichś turbulencji losu, jakoś też gdzieś tam wasze marzenia pójdą do przodu, także nie ma takich obaw strasznych. To zależy, jaką każdy będzie miał sytuację. Dobrze. Natomiast zdrowie, rybcie. Styczniu, co wam może dolegać? Wszelakie stany zapalne w organizmie. Też tutaj są takie sprawy, że często może powracać do was jakiś nałóg. To, co lubicie często powtarzać. Jakieś też są przy was ograniczenia. Czyli tak, stany różne zapalne w styczniu. W lutym i w marcu mogą się pojawić problemy tarczyca, trawienie brzuch, ogólnie brzuch, trzustka, wątroba, jelita, żołądek. No i tarczyca lub obojczyk. Dobrze. Wchodząc na kwiecień, tutaj są sprawy takie w kwietniu ściśnienie, że możecie odczuwać bóle kości, mięśni lub po prostu organizm będzie miał zawirowania spowodowane właśnie, nie wiem, od kosmosu, od energii Ziemi. W maju też są stany zapalne. I to wydaje mi się, że tutaj jest kręgosłup lub inne stany zapalne w waszym organizmie. W czerwcu dalej są przeciążenia, migreny i dalej jest to ciśnienie. W lipcu natomiast mogą wam doskwierać jakieś trzy rzeczy, które jakby ciągle są wokół was i powtarzają się z przeszłości, tak? Trzy rzeczy z przeszłości. W sierpniu jest przy was dużo stresu, nerwów, takiej depresji. Tutaj, że coś jakby nie wychodziło, nie udawało się. Mogą być tu już zaburzenia też witaminowe. Jesień ogólnie do grudnia macie takie jakby osłabienie serca i tarczycy. Jakby wam brakowało żywotności. Czyli tak naprawdę stany zapalne przed rybkami w organizmie, tarczyca. Różne anomalie ze strony brzucha, trawienia i serducho. I to powinniście, o to powinniście zadbać w tym roku. I tak to widzę z tymi rybciami. Zobaczymy sobie jeszcze kartę tutaj, runę, podpowiedź do waszego życia. Rybcie 2023, jaki to będzie rok dla rybek. Już wam przekazuję. Więc tak, trwanie, zawieszenie planów, konieczność samodyscypliny. Wzrost sił wewnętrznych, które zabezpieczają
zabezpieczają przed niebezpieczeństwem płynącym z zewnątrz. Czyli właśnie ludzie, którzy Was będą atakować od kwietnia praktycznie do sierpnia. Sukces osiągnięty dzięki pracy. Rada, staraj się nie przyspieszać biegu wydarzeń. Czyli wszystko będzie miało rozwiązanie w swoim czasie, ale też sukces osiągnięty dzięki pracy, czyli rybcie będą musiały postawić w 2023 na swoje pomysły, na swoje podejmowanie decyzji. Musicie być stanowczy tutaj w tym roku, nie dać się na pewno otoczeniu. Niektóre plany mogą się trochę zawiesić, nie mówię, że nie, ale się odblokują w swoim czasie. Nabierzecie rytmu, wigoru, ale musicie zadbać o tarczyce serce, bo ona ta karta tak patrzy się, mówi, że o tarczycy i sercu i o siebie tutaj, o swoją taką witalność. Także taki to rok przed rybkami. Moje drogie rybki, życzę Wam z całego serca udanego roku. Postawcie na siebie w tym czasie, dbajcie o swoją osobę, spełnienia marzeń, dużo zdrówka i wszystkiego dobrego, dobrych ludzi wokół Was. Też proszę Was o subskrypcję, łapki w górę, komentarze. Trzymajcie się, buziaczki!